Halo, cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku Fallouta 4. Idziemy tutaj ze stacji Red Rocket w stronę Concordu, aby się upewnić, co tam się stało. Widzimy tutaj już jakiegoś Red... O Jezu, to nawet nie jest takie martwe, jak myślałem, co? Wiesz co, daj tego Watsa z jednej strony. Raz go tam, dobrze! Dawaj go, będzie martwy. O Jezu, co? Ja nie mam tych punktów. O dobrze, pies go zagryzł też, dobra, spoko. Jednakże, trochę ubywamy na życiu, więc powoli bym się zaczął rozglądać za jakimś jedzeniem. Na szczęście jedzenie mam, ponieważ już zadbałem o to. Więc tutaj mamy, powiedzmy, mięso Radrakana. Szukam czegoś, co mam małą ilość w sumie radu, żeby aż tego tak nie kusić. Mamy zjemy sobie Nuka-Colę ze względu na ten kapsel i to powinno nam zwrócić, powiedzmy, już całe życie, więc to jest git. A tutaj mamy skóra Bramina, może się przydać, może się nie przydać. Idziemy w takim razie tam chyba, nie wiem czemu, ale tak jakoś postanowiłem, że tam będzie najciekawiej. Wiadomo, chodzi tutaj o przeszukiwanie domów. Kto jest cierpliwy w Falloutie, ten dostaje najwięcej. I ja mam właśnie nadzieję, że będę tą cierpliwą osobą. Jak widać, jest już tutaj coś, pudełko z kapslami, 23 kapsle. Za w sumie wejście do domu i nie robienie niczego. Nuka-Cola Quantum, wow. Oraz bomby cukrowe. Wiem, że bomby cukrowe się do czegoś tam kiedyś przydawały, więc... tutaj plusik dla nas, że to znaleźliśmy. Zajrzymy w takim razie za dom, skoro ten pies już tutaj te drzwi otworzył. Ale tutaj nie ma chyba nic ciekawego, więc pójdziemy tutaj. Niestety, chyba do wszystkich lokacji nie można wchodzić, ale wielka szkoda. Ale piękna muzyka ze względu na to, że odkryliśmy Concord. Posłuchajcie. No, piękna muzyka się... Tam jest gdzieś dużo strzałów, nie ukrywajmy. A ja się niestety zbliżam w tamtą stronę. Tu jest ten cały bandyta, więc come at me, bro. Ty mi mojego psa nie bij, no! Dobrze, ciaskaj go tam. No come on, kurde. Jesteśmy w zagrożeniu, więc to i tak nam nic nie da, to kucanie. Tutaj tymczasem jest apteczka pierwszej pomocy, oczyszczona woda i inne tego typu brednie. W sam raz. Jeszcze szybko wejdę na drugie piętro tutaj pod tym naciskiem. Tu jest jakiś safe trudny. Czy ja mogę sobie jakoś oznaczyć tą lokację na mapie? Nie chcę. Chcę w sumie mapę i postawić tutaj jakiś znacznik. Kurde, muszę po prostu pamiętać, że tutaj jest ten sołek w takim razie. Amunicja na 10 mm zawsze chętnie, na stoliku nic nie ma, możemy spalać dalej w takim razie. Czy dalej jesteśmy w zagrożeniu? No jesteśmy, że uwaga. Tam powiedzmy są jacyś bandyci. Okej. Okay. W każdym razie, tutaj mamy tego typka. Klucz do kół, bandycki na pierśnik plus. Okej, okay, czyli... Ej, w sumie nawet możemy sobie coś z tego ubrać. Więc przechodzimy sobie do ekwipunku na pewno. Do ubioru. Kombinezon krypty nam daje... Nie wiem co tak naprawdę. Gogle sobie weźmiemy, czemu nie? Zielona sukienka, no to kiepsko. Skóra motocyklowa, no tam trochę jest tego. A gdzie jest ten bandycki na pierśnik? Dobra, jak w tym wyglądamy przede wszystkim? Dalej mamy swój strój tam, krypty. Jak tu się obracać, to ja nie wiem. No ale jest całkiem spoko, nie? Nie wyglądamy chyba aż tak źle.
Ja się tutaj przebiegnę, skorzystam z okazji, że chłopaki mnie chyba nie widzą. Czy tu znowu jest coś na ścianie, nie? Okej, mogę tu przejść jakoś? Skok? Nie. A, Y się skacze, no dobra. Chłodziarka na chemikalia Medix jak najbardziej. A, czy Medex się powinno to wymawiać? Tutaj co mamy? Pudełko z kapslami, ej. Już myślałem, że to nic przydatnego. A tu 22 kapsle oraz stojący wentylator. Ten pies jakoś to otworzył. Ja musiałem przez to przeskakiwać. Widać, pies w grze Fallout 4 jest definitywnie mądrzejszy od Agisa. Tutaj plusik, wiadomo, dla pana, że tak powiem. Tu nic nie ma? Okej. Ej, w sumie to nawet mamy tutaj. Czy ja ich jakoś stąd widzę? Nie, oni się jakoś schowali. Nie wiem, do kogo oni strzelają i do kogo ja ewentualnie powinienem strzelać, jeżeli chcę się wmieszać w ten konflikt. Ty jesteś kim? O kurwa. No dobra, rzeczywiście. Głowa, korpus, a napierdalaj korpus. A kim ty jesteś, tak naprawdę? Nie wiem. Ten na balkonie na szczęście to chyba jakiś dobry typek. Więc tutaj się nie ma o co martwić. No już tam zaraz wejdziemy. Powrót z przeszłości ukończono. Mamy tutaj takie pierwsze poważne zadania oraz nowy poziom, więc zaraz się zajmiemy rozdawaniem perków. Myślę, że to jakiś człowiek, Jezus Maria. Terminal nie działa, jest rozwalony, tu chyba dalej nic nie ma niestety. Mam nadzieję, jeżeli nie, to zawsze możecie napisać mi w komentarzach: Agiscy, głupia cioto, o czymś tam zapomniałeś. Ja się nie obrażę, bezpiecznik, czy bezpiecznik nam się przyda? W sumie wezmę na wszelki wypadek, nie? To jest lekka rzecz, a jakoś tak czuję, że może się kurde przydać, nie? Bo w sumie nie ma elektryczności, może gdzieś bezpieczniki akurat wyjebało i mając jakiś tam bezpiecznik, po prostu nie będę musiał chodzić dwa razy. Okej, czyli mamy. Co my mamy? Zbieracz kapsli, okej. Tylko jak tutaj się leveluje w górę, nie? Bo mamy ten level. I co teraz? Trzeba popatrzeć. Dane, zadania, warsztaty, statystyki, może w statystykach. Nie. Okej. Specjał, następny poziom, o. Proszę bardzo, tutaj jest. Bo 20% więcej obrażeń z tych pistoletów, takich rewolwerowych, to jest całkiem niezła sprawa, mi się wydaje, więc to sobie wezmę. Z tego względu, że po prostu będziemy mieli takie pistolety przez całkiem. O, to jest ten pistolet samoróbka, czyli wychodzi na to, że po prostu w poprzednim odcinku go nie ubrałem. Nabój, pistolet automatyczny, napierśnik, bieliznę sobie zostaw. Nabój, pistolet, bandycki ochraniacz na rękę plus. Workowa maska z rurkami, i my mieliśmy tutaj dla niego jakąś broń wziąć, tylko nie wiem, czy. O, właśnie, tu mieliśmy to wziąć. Ogniwo fuzyjne, kapelusz straży ochotniczej i strój Minutemana, nie wiem o co chodzi, ale też wezmę. Ogniwo fuzyjne. Laserowe muszkiety można naładować ściskając razem X, im większe. Raz za razem X. Im większe doładowanie, tym większe coś tam. I mamy takie ładowanie lokacji. Ale wszystko spoko. Wchodzimy, zobaczymy jak to tam będzie. Mam nadzieję, że wszystko spoko. Mam nadzieję, że to nie jakiś skam, że tak powiem. A, ktoś się dalej napierdala, niestety. Czy ty jesteś bandytą? Tak. Ale mam jakieś mizerne 15%, żeby cię trafić. Teraz mam jakieś mizerne 20%, żeby cię trafić. Ale spróbuję swojego szczęścia, że tak powiem. Brawo. Po co komu wac, skoro można po prostu. Skoro można. Kurwa, skąd ty do mnie strzelasz, typie? Bo nie widzę, nie? To jest mój problem. Pudełko ze spinkami, paczka papierosów na dwa razy weźmiemy.
Tylko kurde, my tu musimy się dostać. Czy może tu jest jakieś przejście? O tak. O Jezu. Przestraszyłem się, to jest jakieś muzeum, nie? To jest jakieś muzeum. Halo! Get wrecked! Tylko traf go, no, tak ma być. Raz tutaj myślałem. Szkoda, że strzelił w sumie, bo nasz tutaj typek niestety się. O, koktajl Mołotowa, proszę bardzo. A są dobre sprawy. W sumie on ma jakieś horenicz na rękę i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie może z tego skorzystam. Kapelusz strażniczy dodaje nam charyzmy. Możemy to wziąć. Na razie ochraniacz na rękę weźmiemy. Skóra motocyklowa, skórzany napierśnik, ochraniacz. O, mamy ochraniacz na dwie ręki. Na dwie ręki, Jezu. Co dziwo. Strój tułacza, workowa maska z rurkami. Okej. Celuj! Jezu święty. A nie, ja idę już po ciebie, się nie martw. Znaczy, mam taką nadzieję, że po ciebie idę. Tutaj na razie niczego nie widać, niestety. I nawalaj go tam. Dobra. Już myślałem, że ostatniego strzału nie trafisz, bo było takie spowolnienie taktyczne. Nie wiem. Okej, tutaj nic nie mam z tego, co widać. Tutaj pudełko z kapslami, no. Weź to. Nie, kubek, pudełko z kapslami. 19 kapsli. Zawsze spoko. Co mamy tutaj? Szafka na akta, szafka na akta. Biurko, nic nie ma. O, halo. Spoko rzeczy nawet, tak naprawdę. I czysta niebieska sukienka, nie za bardzo. Okej. W każdym razie chyba powinniśmy iść gdzieś tutaj dalej. Gdzieś tam tą stronę, gdzieś tam do góry się trzeba dostać. Do naszych przyjaciół, że tak powiem, którzy. A czy oczywiście nie wiadomo, czy to nasi przyjaciele. Z moich przygód w EVE Online wiem, że nigdy nie wolno nikomu ufać, dlatego się powiedzmy nie jaram teraz, że o sojusznicy. Bo może się okazać, że oni też są pojebani na jakimś punkcie po prostu i nasza współpraca nie będzie trwała dłużej niż parę sekund. W sumie wezmę sobie jakąś lepszą broń, nie? Bo skoro już ją mam, to jest uzbrojenie, pistolet automatyczny, albo ten laser, obrażenie 30, obrażenie. Okej. Kurde, żem to zlamił, nie? Dobra, ty żeś to też zlamił, kolego. Tego teraz weźmiemy sobie ten pistolet automatyczny. I. Ładuj, dawaj! Mam nadzieję, że psa nie postrzeliłem, kurde. Koktajl Mołotowa, klucz do kół, ochraniacz na prawą nogę, bierzemy jeszcze ochraniacz na prawą nogę, nie mamy. O, ten ma od razu na lewą nogę, no to super. Okej. Dzięki! Co tutaj mamy? Jakąś skrzynkę z amunicją raczej, nabój do strzelby. Spoko, strzelbę możemy sobie przeładować. Okej. Co tutaj dalej? Mamy jakąś, nie wiem, gaśnicę. Wiem, że jak w to się strzela, to lubi latać, więc po prostu to zostawię na razie. Przynajmniej tak widziałem na Reddicie, że to lubi latać, więc. Tak powiedzmy, się przejmę tym. Czaszka bez żuchwy, no. Huzdera, chcesz przyjść i sprawdzić? O, jasna cholera. Huhu, dobre! No, na raz, kolega.
Dobra, tobie już tak dobrze nie poszło, niestety. Ale teraz lepiej. Kij bilardowy na pierśnik, tu nie ma nic fajnego. Nabój, pistolet, prawa noga i tak dalej. Okej, okay, idziemy. I tu już chyba można jakieś przejść, wyjść czy coś w tym stylu. Okej, Minutemenów, o co chodzi z tą organizacją? Ta maska, nie? That was the idea. So I joined up, wanted to make a difference. And I did, but things nope. fell apart. Now it looks like I'm the last Minuteman left standing. No masz, co to za ludzie w sumie? Just folks looking for a new home, a fresh start. I've been with them since Quincy. Lexington looked good for a while, but the ghouls drove us out of there. A month ago, there were 20 of us. Yesterday there were 8. Now we're 5. It's just me, the Longs, Marcy and June. That's old Mama Murphy on the couch. And this here Sturgis. Hey. No okej, okay, czyli oni mają jakiś problem z gulami. Oni ten problem sam się nie roz... Ten, ale no martwie to brzmi, znaczy marnie, nie martwie. Sounds rough. Thanks. It's good to meet someone who really cares. Anyway, we figured Concord would be a safe place to settle. Those raiders proved us wrong. But, well, we do have one idea. Jeszcze jeden pomysł, no. Oby był dobry, rzeczywiście. Sturgis, tell him. There's a crashed vertebrate up on the roof. Old school, pre-war. You might have seen it. Well... Looks like one of its passengers left behind a seriously sweet goodie. We're talking a full suit of Cherry T-45 power armor. Military. No to spoko, pancerz wspomagany, to brzmi solidnie. That's some serious protection. Oh, it gets better. Ej, te napisy się zbugowały, tak już. You can rip the minigun right off the vertibird. Do that, and those raiders get an express ticket to hell. No, prawda, prawda. Działkę obrotowe może się udać. Dobry pomysł. Now we're talking. I know, right? Only there's one hitch. The suit's out of juice. Probably been dry for 100 years. It can be powered up again. But we're a bit stuck. Okej, no to czy jest jakieś rozwiązanie w takim razie? So, what's the solution? What you'll need is an old pre-war FC, a standardized fusion core, your high-grade, long-term nuclear battery used by the military and some companies way back when. And we know right where to find one. But we can't get to the damn thing. It's down in the basement, locked behind a security gate. Look, I fix stuff. I tinker. Bypassing security ain't exactly my forte. You could give it a shot. No, okej, czemu nie? Can't be too hard. I'll see what I can do. Well, all right. Maybe our luck's finally turning around. Once you jack the core into the power armor and grab that minigun, those raiders will know they picked the wrong fight. Good luck. Okej. Czyli mamy nowego questa. Czyli będzie to trochę trudny quest i tak się zastanawiam, czy będziemy w stanie w ogóle temu podołać, z tego względu, że ja nie jestem jakoś super wyszkolony w ogóle w wydobywaniu czegokolwiek, więc no, więc zobaczymy. Zapalniczka benzynowa i tak dalej. O, spinka. Spinkę spokę. Figurka. Tyle, jak najbardziej. Figurkę sobie weźmiemy. Jezu, oni są jacyś chorzy psychicznie. Czemu oni muszą być chorzy psychicznie? Dobra, tu jest jakieś tam pomieszczenie. Oraz obrazki wiadomo kogo. Okej, okay, szafkę. Skalpel? Nie no, skalpel chyba nam niepotrzebny. W każdym razie ludzie, my na dół zejdziemy w następnym odcinku. Do tego czasu żegnam się z wami tutaj w okupacji brytyjskiej. Czy and shit, i żegnam was. Cześć!